Dalej nie widzę, nie wiem, dalej nie rozumiem fenomenu tego kanału, widzowie. Legitnie mnie to nie bawi. Pracuję w centrum Może handlowym. jestem głupi. Czekajcie. Mój stary miał nową kobietę. No Mój zobaczmy. stary miał nową kobietę i mówi mi, że jest w porządku. Ja mówię, co ty pierdolić, to suka ciebie na kasę. On wstał, a stary wstał. Jest mówi, przecież. Co ty kurwa gnoju, chciał kułaka mi do liścia, mnie wstawiasz, chciał co mi mi liścia liścia wyjebać, wyjebać? a ja Jego mu na pizdę pizdę chodzę, tak tak bomba w bomba w oko, oko. kurwa na brzuch oddechu nie mógł złapać. Sweter miał na sobie, na Nałe łaku sweter puszkety założyłem. założyłem. Bo do domu wale na nos, wujaszek nas rozdziela. Ja miałem tą koszulę, co na dziwkach byłem z guzikami. I tak mnie szarpał, że mi wszystkie guziki z koszuli wypadły. Ale żeby beczka kopiowała Rafoniksem. Pracuję w centrum Mam beda umowale na nos, no to jest zabawne akurat. Mój stary to snajper. Kościoły w Minecraft. Najman. Okej. Okay. Bądź mno. Najman level 41. No co? Brak profitu. W sensie nie wiem, beczka to jest copy-paste past w jakiś z tych ciekawy sposób. To nawet to może być zabawne, ale... No. Bądź mno. Najman level 41. Brak profitu. Okej. Okay. To mnie też rozbawiło akurat, bo to było tak króciutkie. Zwróćcie uwagę, że to 5 sekund. Kościoły w Minecraft. Co się odwaliło, to ja nawet nie wierzę. Chodzę sobie do gimnazjum. Klasa nawet okej, okay, wszyscy w miarę okej. Okay. Lochy spoko. Ale jest jeden wyjątek. Jeden kurna wyjątek. Szczur, bo ma 1,50 m, skoliozę i 2 zęby z przodu. Jak pieprzona mysz. Jest potężnie posrany. On to uosobnieniem wszystkich memów o szkolnych strzelcach. No, nowe buty dla autystycznych dzieci. Okulary z Happy Meala. Różaniec na ręce. No down. Ostatnio jak wszedł w kłótnię z babką od chemii, to myślałem, że już ją zabije. Już trzymał w ręku scyzoryk. Wszyscy nauczyciele go nienawidzą. Oprócz siostry zakonnej. Tak, tak, nasz szczurek jest bardziej powalonym katolem niż krzyżacy. Jest jak koczko w głowie tej popieprzonej katoliczki. Gra na organach. Kiedyś dla beki go podpuszczałem, że organy to instrumenty dla ułomnych. On się dar. Jak kuwa ułomnych profesjonalny instrument, kuwa! Ostatnio jak wbił na matmę, to zamiast normalnie dzień dobry, to debil krzyczał laudetem Jezus Chrystus. Momentami się go boimy. Na przerwach pod nosem ruczy, że zastrzeli wszystkich uczniów czy coś. Jego ulubionym zajęciem jest budowanie kościołów w Minecrafcie. Mam angielski. Tobiasz, oglądałem ten Manhunt nowy Tobiasza, więc no nie będę go puszczał znowu. W sali informatycznej. Szczurek zawsze odpala Minecrafta i stworzy te swoje kwadratowe kościoły. Jeden budował 3 tygodnie. Po lekcji podbijamy z ziomki i mówimy, że zjebiście duży ten kościół. A on, że to tylko kaplica i zaczyna budować 5 razy większy kościół. O kurwa, tego było za wiele. Obmyśliliśmy plan z ziomkami. Szczura nie ma w szkole. Nie wiem, czy wy jesteście głusi, czy co? No mówię, Tobiasza oglądałem i dalej 8-latek OGGIM zapisze Tobiasz, to, a nie, to sorry, napisze Tobiasz po go. Pocony agencik pisze Tobiasz, 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 twój stary, a nie Tobiasz. Wbijamy mu na kompa. Niszczymy wszystkie kościoły, stawiamy pentagramy, pokazujemy mu, kto tu ma władzę. Jest piątek, szczura nie ma w szkole. O kurwa, robimy to chłopaki, wbijamy na kompa. I chuj, pojeb postawił hasło. Próbujemy, Prawo i Sprawiedliwość, nie działa. Jezus Chrystus Panem, nie działa. Jebać lewackie kurwy, też nie. No szkurwa, próbujemy wszystkich haseł związanych z katolami i prawakami. Chuj, nic nie działa. Czekamy tydzień, szczur jest w szkole, nice. Patrzymy przy logowaniu, jak układa ręce na klawiaturze. Jego hasło to 1, 2, 3, 4. No szkurwa, ja pierdolę, haker z niego słaby. Przez resztę lekcji analizowaliśmy ilość kościołów i ich ułożenie. Ten debil zrobił zakrystię pełną ministrantów potężnego księdza. Jutro środa, sprawdzian z Gegry, więc szczurek nawet nie przyjdzie. Nice, środa, angielski. Szczurka nie ma, wbijamy mu na kompa. Wpisujemy hasło, działa. Bo szybko wchodzimy na Minecrafta, niszczymy. Oj, kurwa, naprawdę niszczymy wszystko co jest. Wszyscy z wody w gaciach. Najbardziej podniecające uczucie na świecie. Postawiliśmy kilka pentagramów, odwróconych krzyżów i tabliczki w stylu, co teraz kurwo jebana? Następny dzień, znowu angielski, sala informatyczna. O tak, szczur podniecony, że dokończy budowę pomnika Jana Pawła, odpala kompa. Wchodzi w Minecrafta. My wszyscy szkiśniemy srogo. Szczurek widzi tylko kupę śmieci, satanistyczne znaki. Robi się czerwony w jednej chwili. Staje jakby go prąd jebnął i krzyczy: co jest kurwa? Co się stało? Co? Wszyscy beka, nauczycielka zakłopotana. Ten się drze: szybko mówcie, który to? Beka cały czas. Ten przewraca krzesło i mówi opanowanym głosem: o nie, tego już za wiele. Teraz przesadziliście. W sekundę bierze coś z plecaka. Pistolet. O kurwa. Jego stary to pies. Czemu o tym nie pomyślałem? Konsternacja. Ciszę przerywa piszczący okrzyk. Hasta la vista, skurwysyny! Ten pojeb rozpoczyna kurwa rzeź. Strzela na oślep do wszystkich i do wszystkiego. Nieświadomie z ziomkami rzucamy się na niego. Ziomek bierze pistolet i strzela go po nogach, żeby nie wstał. Kurwa maś, dostałem w rękę. Boli jak skurwysyn. Wstaję z ziemi, patrzę na klasę. Co tu się od Janie Pawliło? Wszyscy uczniowie z nauczycielką leżą na ziemi. O kurwa, przeżyłem tylko ja i ziomek, co
strzelał mu w nogi. Z moich oczu lecą hektolitry łez. Szczurek leży na ziemi. Wyjmuje linijkę i mówi, że wypełnił swoją misję. Zrobił seppuku. Ja pierdolę. Kredka mnie zabrała. Poleżałem 2 tygodnie w szpitalu. Wracam do szkoły. Przed szkołą ogromny pomnik. Na cześć wszystkim, którzy polegli w imię obalenia jebanego szczura. Moje zdjęcia wiszą w całym mieście. Wszyscy mi dziękują za mój cudowny czyn. A wszystko to przez jebane kościoły w Minecrafcie. Niesamowite. Łowienie ryb. Rutkowski. Mój stary kochalego. Ludzkie mazowieckie koleje. Władca. Co oglądamy jeszcze? Julka z klasy. Do mojej klasy dołączyła Julka. Takie 9 na 10. Pomimo swojego piękna jakoś nie bardzo się odnajdywała w klasie. To była dobra sytuacja dla mnie. Zaprzyjaźniłem się z nią. Okazało się, że wiele nas łączy. Zbliżyliśmy się ku sobie. Pewnego dnia jak przyszła do mnie do domu, to opowiedziała mi swoją historię. W wieku 10 lat zmarli jej rodzice. Chciałem ją jakoś pocieszyć. Przytuliłem ją. Ona wypłakiwała mi się na ramieniu. Po chwili zrobiła się głodna. Poszliśmy do kuchni. Zjadła jakieś kanapki, pomarańczy i pierniczka. Spytałem się jej, czy jeszcze ma na coś ochotę. Ona odpowiedziała tylko: "No ciebie". Spojrzałem jej głęboko w oczy. Swoimi wargami delikatnie muskałem ją po policzku i cicho wyszeptałem: "To był mój pierniczek". Po czym uderzyłem sukę gołymi rękami. To był mój pierniczek i żadna suka nie miała prawa go tknąć. To było zabawne nawet. Kot zniszczył mi związek, to ma 9 minut aż. Ziomek po grzybach. Środek Litzbazy, okolice października. Ze swoimi ziomkami łażę bez celu, spijając pysznego VIP-a i przepalając go czerwonym wicerojem. Po jakimś czasie spotkaliśmy swojego kumpla, który biegając między wrocławskimi kamienicami bardzo dziwnie się zachowywał. Szybko się zorientowaliśmy, że nasz kumpel jest na niezłej grzybowej piździe. No to podeszliśmy do ziomka i pytamy, co on odjebuje. Kurwa, chopy, krasnoluda mam w domu i nie wiem, co robić. Dobra, Przemek, nie fazuj, tak naćpajesz się gówniakami, masz Eldorado w głowie. Nie no, kurwa, chłopy, pokażę wam. U mnie w mieszkaniu go schowałem, żeby nie spierdolił. Jako że nie mieliśmy co robić, poszliśmy do mieszkania grzybiarza. Wchodzę, a tam rzeczywiście coś się odpierdala dziwnego. Szafa stoi na środku pokoju, wszystkie meble zastawiają szafę, a ze środka wydobywa się jakiś jęk. Mówiłem, chłopy, krasnoluda ma! I mówił to na przemian z: "Ale mam pizdę! O kurwa, co to było?". Nie wiemy, co się dzieje, więc postanowiliśmy to sprawdzić. Dokopaliśmy się do szafy, otwieramy, a tam dziecko z downem w niebieskiej czapce. I teraz zaczyna się całe jebadło. Grzybiarz Przemek spierdala do kibla i się zamyka. Down wymyka się spod kontroli, zaczyna biegać po całym domu. I ślini co się da. My nie wiemy, czy się śmiać, czy płakać. Imba na całego. Biegniemy do łazienki, napierdalamy w drzwi i pytamy, skąd on tego Downa wziął. On mówi, że to nie Down, tylko krasnal. Jak palił fajkę z Bilbo Bagginsem i oglądał fajerwerki, to przybiegł sam i mu zaczął nawijać o inwazji krasnali. Więc on jednego dla okupu zabrał. A co się okazało? Grzybiarz Przemek ukradł dziecko z Downem, które wraz z pozostałymi Downami z wycieczki zwiedzało Wrocław. Dobra, zmieniałem zdanie o tym kanale jednak. Jednak, ale to może dzisiaj jakiś zjebany humor po prostu. O nie, przepraszam. Ta, sorka. Który teraz odcinek? Cheetos, ale jaki? Gdzie tu jest? A, Cheetos. Kumple ustawiają mnie ze znajomą na coś w stylu randki w ciemno. Starzy pojechali na działkę. Wolna chata, więc ona przychodzi do mnie. Rozpoznaję ją, to loszka z równoległej klasy. Nawet niezła, 6 na 10. Dobra, jedźmy z tym koksem, miejmy to już za sobą. Siedzimy sobie na kanapie. Leci MTV, gadamy, śmiejemy się i ogólnie jest spoko. I jakoś tak siedzimy coraz bliżej siebie. Zaczynam już powoli czuć tę fizyczność. Jedną ręką mam serowe Cheetosy, a drugą ją obejmuję. Nagle ona bierze rękę, której mam ujebaną w Cheetosach i zaczyna pchać sobie do majtek. Wciąż mam w ręce Cheetosa, którego nie zdążyłem włożyć do ust. Ona tego nie zauważyła. Chyba wiesz, co robi Shannon. Nigdy jeszcze nie byłam z facetem. Do tego momentu nigdy w życiu nie dotknąłem dziewczyny, ale nie daję po sobie poznać. Zaczynam głaskać jej guziczek, tak jak mi radzili koledzy z familii. Ona cicho jęczy. Mówi, że chce zapamiętać tę noc na zawsze. Możesz włożyć palec jak chcesz. Chyba i tak cię już kocham. Mój mózg po prostu się rozbywa i wyłącza się. Nie wiem za chuja, co się dzieje. Zaczynam powoli wpychać jej tego Cheetosa, którego miałem w ręce. Zaczyna jęczyć jeszcze bardziej. W chwili nagle przystaje. Wyciąga moją rękę całą ujebaną Cheetosami, teraz jeszcze śluzem. Patrzy w majtki, widzi tego Cheetosa. Zaczyna krzyczeć: "A no co jest, kurwa? Twoi kumple mieli rację, jesteś nienormalny!"
przekraczam najodleglejsze wymiary zażenowania. Mam mroczek pod nosem. Jeźdź, to jest impreza. Laska szybko się zbiera i wychodzi z mieszkania. Nigdy nikomu o tym nie powiedziałem ze wstydu. Nigdy więcej nie pójdę na randkę. Biedny Cheetos. Poznałem lesbijkę w grze. Sebik chce solo. To jest wszystko klikalne. Pewnego dnia grałem sobie w MMO. Udaję laskę tylko po to, żeby dostawać itemy. Podczas grania poznaję zajebistą pannę, która zaprasza mnie do klubu. Zostajemy najlepszymi przyjaciółmi. Okazuje się, że jest lesbijką. Wciąż udaję laskę, chociaż wiem, że to złe. 8 miesięcy randkowania online cyberseksu. Mówi mi, że musimy pogadać na poważnie. O kurde, bele. Pewnie chce się spotkać na żywo. Jestem gotowy przyznać się do ohydnej prawdy. Dowiaduję się od niej, że tak naprawdę jest facetem udającym lesbę. Moja morda, kiedy zdaje sobie sprawę, że dwóch facetów uprawiało lesbijski cyberseks przez 8 miesięcy. Blokuję ją. Słyszę krzyki i płacz mojego 40-letniego wujka za ścianą. Brak profitu. Ej, w ogóle widzowie, no właśnie widzieli.